Dzień dobry, 19 we wtorek, targowisko. Tutaj takie pod Czechów jest zrobione, targ nad Olzą i sklepy. Wiosna jest, ale chłodno. A ja jadę do kantoru wymiany walut. Te parę blaszek, które wczoraj znalazłem, sprzedać. Szału nie będzie, mi się wydaje, finansowego, no ale muszę pozbyć się tego z auta mego. Żeby było, wiecie, przygotowane do jazdy, takiej cywilnej też, niezarobkowej. No i jadę do skupu. Zobaczymy, jaka symboliczna moneta wpadnie. Jakaś symboliczna na pewno tylko. O, teraz słychać tą muzykę z tyłu. To coś tam brzęczy. Puszki oczywiście, puszki dam do piwnicy, bo to zbieram na jakiś cel inny. A to co zostało, to pójdzie. To co zostało, to jest bardzo mało, także naprawdę będzie symboliczne tylko. Teraz się spotkamy przy stacji benzynowej, obczajmy ceny, jakie są. Chociaż te ceny się teraz nie zmieniają, one tak już zostały na tym 6,99 za diesel. Zobaczymy co. Pauzuję i przy stacji się odzywam, zgodnie z tradycją. Pauza. No i tak, 6,99 diesel, 6,39 benzyna, 6,99. No i tak zostanie już teraz. Było 5 coś, pamiętacie te czasy? 5 coś kosztowała ropa, a teraz 7 zł. No, było, że 8, jak na początku się zaczęło. Te zawirowania, no to kupowałem ropę, pamiętam, w trasie 8.30 czy jakoś tak. No dobra, jadę do skupu, jadę do kantoru wymiany walut, zamienić metal za metal chyba, no bo tam dzisiaj szału nie będzie, jak wspominałem. Pauza. No ja już po sprzedaży, po ważeniu. Moi drodzy, wczoraj tak powiedziałem gdzieś w komentarzu, a raczej napisałem w komentarzu, że jakieś 40-50 zł podniosłem z ziemi. No, zgadzałoby się to, bo tak, mamy tutaj, było się 19 data, 27 kg tego złomu, oprócz kabli i oprócz puszek, 42 zł prawie. Dostałem na skupie 42 zł, dobrą cenę dostałem, bo to był cienki złom, ale dostałem cenę jak za gruby. I tutaj mam wynik wczorajszego działania. Podniosłem to z ziemi, 42 zł, chociaż będzie więcej, bo kable, w których jest miedź, no i puszki aluminiowe, także można rzec, że śmiało 50. Jeszcze jeden temat jest do obgadania, moi drodzy. Otóż ja zacząłem oglądać filmy o złomie od takiego kanału, rozpocząłem Pallet and Scrap Man lub Scrap and Pallet Man, bo on tam zmieniał te nazwy. Link umieszczę pod filmem, jest to amerykański kanał. Paweł tam, Paul, zbiera złom na pick-upa. No i on też zbiera palety, nie? Palety zbiera. I ja też ostatnio byłem na skupie w Cieszynie. Najpierw ten skup sobie znalazłem, a potem już tam byłem tam już dwa razy z paletami właśnie. Jedna paleta euro w dobrym stanie 25 zł, w średnim stanie 15 zł. Także wczoraj widziałem paletę w jednym miejscu. Jeżeli tam jeszcze ona jest, to zaraz podjedziemy i zabierzemy. Do Cadillaca wchodzi jedna euro paleta śmiało, także zobaczymy. No, zostańcie z zawodowym, zaraz zobaczymy, czy tam jest paleta i czy w ogóle można ją wziąć. Pauza. No jakbym ja mógł te palety wziąć, które tutaj leżą, co bym był zarobiony. No tak. No tak, tak, ale nie o tych paletach mowa. Jedziemy w takie miejsce, gdzie widziałem jedną paletę opartą o sklep i tak sobie leżała i tak na mnie zerkała. Czy będzie dzisiaj leżała? Zaraz się okaże. No niestety, moi drodzy, byłem pod tym sklepem, a tam akurat wyszedł człowiek i coś tam robił i zapytałem go, czy ta paleta jest do wzięcia, a ta euro, nie, 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 ta jest na wymianę. Że często bywa tak, że te palety są oparte o sklepy gdzieś, ale one są na wymianę, bo dostawcy je zabierają. Potem
kiedy przywożą kolejny towar i tak dalej. A ja będąc troszeczkę tutaj w okolicy, zajadę na śmietniki dwa, popatrzeć przy okazji i do domu wracam, bo dzisiaj pewnie do roboty, nie? Coś tam moja firma troszkę słabo z robotą, powiem wam. I rozmyślam, czy nie pojechać na 3 tygodnie. Na 3 tygodnie, czy na 4. Kasy zarobić górę, ale... Kanał padnie wtedy, co? Nie będę nic nagrywał, nie będzie nic nagrywane. Nie będzie złomu. Blaszane. Ale z takimi drewnami, jakimiś listwami, to nie bierę. Ale suszarkę tak. Suszarkę sobie wezmę. To wszystko? Słabo. A jest suszarka. Suszarka. Tylko blacha tam leży, warta 50 groszy. Muszę robić porządek w aucie, moi drodzy, bo może jadę dzisiaj w trasę, żeby to auto było do użytku zdatne. A tam kable, puszki, widzicie. To muszę też do piwnicy przenieść. Pauza, pauza. No i tak jechać. Patrzyłem się na oferty, są, przyjmują kierowców. Nie ma problemu, moi drodzy. Na 3 tygodnie, na 4, im dłużej, tym lepiej. Płacą dobre dniówki, tylko czy im się to chce robić? To jest pytanie. No kanał padnie, nie? Nie będzie nagrywania, nie będzie... A co będę wam nagrywał? Trasę? Brudna puszka wziąłbym, ale brudna była. Sam coś zauważyłem w tym koszu. Takim, gdzie rzucają jakieś tam butelki czy coś. Leżało coś takiego ciekawego, złomowego. Czy to prawdziwy złom? Czy to plastik? A, jest to plastik jednak. Wyglądało z daleka na listwę metalową. No trudno. Pusty śmietnik, tam była suszarka chociaż. Bywa i tak. Puszek nie ma? Nie ma, my sprzątali. No i tu zakończymy, bo to tutaj dalej wydziwiać, nie ma co nagrywać. Opa! Kwiatuszki wszędzie się pojawiły. Kaczuszki tam sobie pływają. Rolnik jedzie traktorem. Fajnie. Fajnie. Tylko chłodno. Ciągle chłodno. Miejmy nadzieję, że przyjdą ciepłe dni. Na to wszyscy chyba czekamy. Oj, mewy jakieś latają też tutaj. No ciekawe. Tam kaczuszki lądują. Nie, nie lądują, zawracają. Ptactwo śpiewa. Ptactwo pływa. Ptactwo lata. Ostatnią rzeczą jest wsiąść mi do busa na 3 tygodnie, 4. Tego bym nie chciał, naprawdę. Zaczyna padać troszeczkę, kropi deszczyk. Nic, do domu jadę. Wrzucę filmik, piję jeszcze jakąś kawę. Będę się zbierał. Chociaż nie wiadomo, czy dzisiaj pojadę. Tu właśnie słabo z robotą u nich jest trochę. Raz jest, raz nie ma. Niby dobrze, bo mogę robić złom, ale człowiek nigdy nie wie, kiedy zadzwonią. Także trzeba będzie być w pogotowiu. Święta minęły. No nic, wszystkiego dobrego, moi drodzy. Nie przedłużam. Wszystkiego dobrego od zawodowego. Życzę wam ciepłej wiosny, mimo wszystko. Mam nadzieję, że nastąpi. No, a ja jeszcze pokażę wam, co tutaj zostało w Cadillacu, a raczej w Cadillacu. O, zostało takie rzeczy jak puszki. Kabel aluminiowy, tamte kable, suszarkę dobrałem teraz. Puszki, puszki. No i to wszystko muszę zanieść do piwnicy, żeby było tutaj w miarę miejsce tylko na zakupy, nie? No, także wszystkiego dobrego od zawodowego. Deszcz zaczyna padać, zwijam się do domu. Piesomagnes ze mną w trasę pojedzie, jakbym jechał, zawsze coś tam wyniucha gdzieś, nie? Na jakiejś przemysłowej strefie, jak będę stał. Czekam na rozładunek. Wszystkiego dobrego. Do następnego.